nawiązaniu do tego, co powiedział pan profesor Kołodziej odnośnie Bogdanki i zadanego pytania, dlaczego? Otóż, panie profesorze, ja praktycznego zawodu górnika uczyłem się na kopalni Generał Zawadzki, pewnie panu znanej. A od 1986 roku, od 1 stycznia przyszedłem tutaj na Bogdankę. I tutaj przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej. I powiem tak, o ile chodzi o górników Zagłębia czy ze Śląska, to jeżeli stracił pracę na kopalni Zawadzki, to szedł do Czeladzi, do Sosnowca, ewentualnie na Śląsk, chociaż powiedzmy Śląsk z Zagłębiem nie bardzo się kochali. Natomiast górnik z Bogdanki musiał sobie zdawać sprawę, to też mnie w jakimś sensie dotyczyło, że jeżeli straciłbym pracę na Bogdance, to za bardzo nie mam gdzie iść, chyba że do taty na rolę. W związku z tym my w latach 89-90 zdaliśmy sobie sprawę, choćby na zasadzie też informacji do nas płynących z Warszawy, że nie mając takich związków zawodowych, jak miał Śląsk, musimy sobie poradzić sami, chociażby dlatego, że ówcześni decydenci uznali, że ponieważ jest to kopalnia budowana przez Gierka, no to ją trzeba zamknąć. My jej pomagać nie będziemy i w związku z tym zdani byliśmy tylko na siebie i myśmy się podjęli tej ciężkiej pracy. I powiedzmy 4 lata ciężkiej orki zarządu, którego byłem członkiem, doprowadziło, że 95 rok podsumowaliśmy wynikiem na plusie. Pokazując, nie chcę obrażać kolegów ze Śląska, bo oni mnie obrażali, spotykając na targach w Katowicach górniczych, że my się bawimy w błocie, a ja ich później mówiłem, żeby przyjechali się do nas, nauczyli porządnego górnictwa. Faktycznie diametralnie różnimy się warunkami górniczo-geologicznymi. I na plus, i na minus. Brak zagrożeń typu dużej ilości gazu, wyrzuty, tąpania, to jest na plus, na pewno. Natomiast na Śląsku takich ciśnień jak tutaj nigdy nie było. Poza tym przyszła chyba tu dość duża ilość kadry zdeterminowanej i nastawionej na sukces. Oczywiście w pierwszych latach 80. przyjęty system i model eksploatacji do tego sukcesu nie wróżył, a wręcz najprawdopodobniej doprowadziłby do zamknięcia tej kopalni, katastrofy. Natomiast myśmy się w 90. roku podjęli karkołomnego zadania obrócenia o 180 stopni kierunku eksploatacji, co jak widać wyszło nam na dobre. Ale na temat kopalni mógłbym tutaj państwa zanudzić, bo tak jak powiedziałem, te swoje naście, a w sumie ponad 20 lat przepracowałem w górnictwie. I to jest na pewno pewien ewenement, pewien fenomen w skali polskiego górnictwa, ta kopalnia. Ale jest to fenomen, ewenement wypracowany własnymi rękoma. Bez pomocy towarzysza pierwszego sekretarza, tudzież innych decydentów warszawskich. A wracając już tak do podsumowania, to chciałbym się też ustosunkować do hasła pana profesora Chorocha. Ja też jestem za tym, żeby publikacja odnośnie ostatniego stulecia Łęcznej się ukazała. Natomiast mam bardzo duże obawy, a wręcz pewność, że naczelnik państwa, albo używając młodszej terminologii, towarzysz pierwszy sekretarz nie pozwoli mi jako Teodorowi Kosiarskiemu tego dzieła dokonać. No chyba, że... Bo ja już za długo jestem po prostu burmistrzem, w związku z tym niektórym to przeszkadza. Niemniej powiem tak, na bazie tego, co dzisiaj usłyszałem i na bazie tych materiałów, które państwo jako referenci składacie do tej naszej publikacji,
Powiem tak, że jestem zachwycony i w 200% usatysfakcjonowany, że takie grono dobraliśmy do współpracy przy tworzeniu tej publikacji i myślę, że przy publikacji odnoszącej się do ostatniego stulecia, gdzie o wiele łatwiej i o wiele bardziej dostępne są materiały źródłowe i w archiwach różne inne publikacje, też publikacja mogłaby powstać i to naprawdę na wysokim poziomie merytorycznym. Myślę, że moi następcy takiego zadania się podejmą i słuchając panów profesorów, dzisiaj panów doktorów, jestem przekonany, że z państwa strony będziemy mieli w tej materii dużą pomoc i że na państwa pomoc możemy już dzisiaj liczyć, a to jest tylko kwestia czasu. Podsumujemy z końcem roku jubileusz i w 18 roku możemy się brać do następnego zadania. Ja chciałbym bardzo serdecznie wszystkim dzisiejszym referentom podziękować za wspaniałą pracę, jaką włożyli w przygotowanie tej konferencji, za, że tak powiem, pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie, a wszystkim tym najbardziej wytrwałym równie serdecznie podziękować, że referenci nie mówili do pustej sali, że była, powiedzmy, widownia, która żywo tymi tematami jest zainteresowana i powiedzmy, chce pogłębiać swoją wiedzę o historii naszego miasta. Ta Łęczna dzisiaj, myśmy mówili o Starej Łęcznej, a dzisiaj Stara Łęczna to jest niewielki, że tak powiem, procent mieszkańców. Gro mieszkańców dzisiaj to jest ludność napływowa związana właśnie z budową Lubelskiego Zagłębia Węglowego, które było no, w sposób taki troszeczkę bez głowy, powiedziałbym, budowany, bo tak jak tutaj padło hasło, że Łęczna miała być potężnym miastem, tylko że żadnej szkoły górniczej w Łęcznej decydenci nie umiejscowili. Miał Lublin, miałoby Piaski, miał Chełm, miał Ostrów, a Łęczna jako główne miasto górnicze zero. Ale to są błędy, że tak powiem, przeszłości i tego już nie da się naprawić. Niemniej myślę, że przed nami jeszcze wiele pracy i wiele, że tak powiem, do zrobienia, żeby to społeczeństwo, które dzisiaj stanowi społeczeństwo Łęcznej, pogłębiło swoją wiedzę o historii tego miasta i na bazie tej historii, pewnych doświadczeń, myślało troszeczkę bardziej pozytywnie i realnie, jeśli chodzi o przyszłość tego miasta. Bo my ciągle, ja przynajmniej jako burmistrz, odnoszę wrażenie, że żyjemy tylko dniem dzisiejszym. I tak wielu, zresztą to w skali chyba naszego kraju, nikt nie myśli, jaka będzie emerytura, tylko ważne, żebym ja dzisiaj wziął pensję. A co będzie za 20 lat, kiedy odejdę na emeryturę, to już niego nie interesuje. Tu gdzieś padło przy tych referatach odnośnie PZPR-u. Tak jest. My starzy musimy uczyć tę młodzież, bo ta młodzież na nas będzie musiała kiedyś pracować, na nasze emerytury. Serdecznie państwu wszystkim dziękuję. Ja nie zamykam tej konferencji. Jeżeli jeszcze z państwa ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. W każdym razie z mojej strony, ze strony pani przewodniczącej Rady Miejskiej serdeczne podziękowania za dzisiejszą konferencję dla wszystkich referentów i dla wszystkich tych, którzy chcieli odpowiedzieć na nasze zaproszenie i są jeszcze na tej sali. Dziękuję bardzo.